W dzisiejszym moim filmie przedstawię Wam postać Jana Czochralskiego, wybitnego polskiego chemika, jaki żył i działał w XX wieku. Dowiecie się, dlaczego jest dzisiaj osobą nieznaną, chociaż znać go powinni wszyscy. Jan Czochralski. Był naukowcem na miarę Thomasa Edisona, którego wynalazki zrewolucjonizowały świat. Wynalazki Jana Czochralskiego również takimi były. Ale w przeciwieństwie do Edisona, nie stał się on tak znaną postacią. I trudno jest wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Czochralski był genialnym chemikiem, metaloznawcą i krystalografem. Śmiało można go nazwać ojcem całej współczesnej elektroniki. Wynaleziona przez niego technologia wytwarzania monokryształów jest dzisiaj podstawą działania telefonów komórkowych, tabletów, cyfrowych aparatów telefonicznych, konsol do gier i wielu innych urządzeń, z którymi mamy dzisiaj na co dzień do czynienia. Ale paradoksem historii jest to, że nikt o tym dzisiaj nie wie nawet ci, którzy produkują te urządzenia. Być może stało się tak dlatego, że Czochralski został w czasach komunistycznej Polski skazany na swoistą infamię z powodu rzekomej współpracy z Niemcami w czasie wojny. Jego nazwisko było skrzętnie pomijane w encyklopedycznych wydawnictwach. Natomiast za granicą, jeśli się już pojawiało, to zazwyczaj zapominano, że Jan Czochralski był Polakiem. W Wielkiej Sowieckiej Encyklopedii z 1978 roku napisano o Janie Czochralskim, że był czeskim chemikiem. Natomiast w wydawnictwach encyklopedycznych niemieckich, jeśli się już pojawiało nazwisko Jana Czochralskiego, Zazwyczaj umieszczano informację, że był niemieckim metaloznawcą. Ale Czochralski zawsze był Polakiem. Mało tego. Czochralski zawsze chciał być Polakiem. Pomimo tego, że dość łatwo mógł zostać Niemcem czy Amerykaninem. Czochralski nigdy nie wyparł się w swojej polskości. Życie Jana Czochralskiego było mocno osadzone w skomplikowanych realiach. Burzliwego wieku XX. Czochralski urodził się w 1885 roku w niewielkiej Kcyni, która dzisiaj znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, ale wtedy znajdowała się na terenie zaboru Pruskiego. Wydawało się, że jako jedno z dziesięciorga dzieci miejscowego stolarza Czochralski nie ma zbyt wielkiej szansy na karierę. Ale stało się odwrotnie. Stało się tak dlatego, że Czochralski miał ogromny zapał do wiedzy, a zwłaszcza chemii, która wówczas była nową dziedziną. Po ukończeniu szkoły realnej Czochralski rozpoczął naukę w seminarium nauczycielskim w Kcyni. Po jego ukończeniu otrzymał świadectwo maturalne. Ale niezadowolony z ocen na świadectwie maturalnym. Podarł je. Ten emocjonalny odruch Czochralskiego kosztował go bardzo wiele. W gruncie rzeczy zamykał mu drogę do dalszej edukacji. Czochralski nie miał bowiem dokumentu zaświadczającego uzyskanie matury, co powodowało, że nie mógł studiować. Z tego powodu oraz z powodu ryzykownych eksperymentów chemicznych, jakie przeprowadzał w domu, popadł w konflikt ze swoim ojcem. W rezultacie tego konfliktu wyprowadził się z domu rodzinnego i zamieszkał w pobliskim Krotoszynie. Tam pracował w miejscowej aptece, gdzie mógł kontynuować swoje eksperymenty chemiczne. W 1904 roku Czochralski postanowił wyjechać do Berlina, najbliższego miasta uniwersyteckiego. Początkowo pracował w aptece, by następnie zatrudnić się w fabryce chemicznej Kunheima i ostatecznie wylądować w laboratorium koncernu Allgemeine Elektrische Gesellschaft, który produkował kable. W międzyczasie uczęszczał na wykłady z chemii specjalnej na berlińskiej politechnice. Tam bardzo szybko zauważono jego zapał do chemii i sporą wiedzę w tej dziedzinie. Rok 1910 był. Kluczowym rokiem w życiu Jana Czochralskiego było tak z dwóch powodów. Po pierwsze, pomimo braku dokumentu zaświadczającego uzyskanie matury, Czochralski otrzymał dyplom inżyniera chemika na berlińskiej politechnice. Po drugie, założył rodzinę. Wybranką jego serca była Margerita Hasse, pianistka, wywodząca się z holenderskiej rodziny zamieszkałej od dziesięcioleci w Berlinie. W 1917 roku Czochralski wraz z rodziną przeprowadził się z Berlina do Frankfurtu, gdzie otrzymał posadę kierownika laboratorium niemieckiego koncernu Metalbank und Metallurgische Gesellschaft. Ta propozycja nie była przypadkowa. Czochralski był już w Niemczech znaną postacią w branży chemicznej. Stało się tak dlatego, że w 1916 roku Czochralski wynalazł metodę pomiaru prędkości krystalizacji metali i wytwarzania monokryształów o doskonałych właściwościach technicznych. Ta metoda została później nazwana jego nazwiskiem. W kierowanym przez Jana Czochralskiego laboratorium wynaleziono Duraluminium, stop, który służy dzisiaj do produkcji samolotów. Kolejnym wynalazkiem Jana Czochralskiego był ten, który miał miejsce w 1924 roku. Czochralski wynalazł wówczas tak zwany metal B, stop odporny na korozję, który znalazł bardzo szybko szerokie zastosowanie w kolejnictwie, zwłaszcza przy produkcji lokomotyw i wagonów. Ten wynalazek zapewnił Czochralskiemu w Niemczech sławę i spore pieniądze. W latach dwudziestych Jan Czochralski był już w Niemczech znaną marką. Prezesował niemieckiemu towarzystwu metalurgicznemu, był zapraszany na konferencje naukowe i wystawy techniczne. W czasie jednej z takich wystaw, jaka miała miejsce w 1927 roku w Berlinie, Oprowadzał po niej samego prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga, co później uwieczniła niemiecka prasa. Marka Czochralskiego rosła również za granicą. To właśnie z tego powodu twórca amerykańskiego przemysłu samochodowego Henry Ford zaprosił Czochralskiego do Stanów Zjednoczonych i zaproponował mu objęcie stanowiska kierownika laboratorium jego koncernu. Czochralski tej propozycji nie przyjął, bo postanowił wrócić do Polski. Prawdopodobnie, gdyby Czochralski wyjechał do Stanów Zjednoczonych i objął posadę kierownika w koncernie Forda, dzisiaj stałby się postacią nie mniej znaną jak Thomas Edison, ale tak się nie stało. W 1928 roku Jan Czochralski powrócił do Polski. Według nieoficjalnej wersji, do Polski miał go ściągnąć nasz wywiad wojskowy, z którym Czochralski nawiązał współpracę już na początku lat dwudziestych. Według wersji oficjalnej, Czochralskiego miał zaprosić do Polski prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, który również był znanym chemikiem i od wielu lat znał Czochralskiego. W każdym razie po powrocie do kraju Czochralski objął posadę profesora na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Po jakimś czasie utworzył na politechnice zakład metaloznawstwa, który dzięki współpracy z wojskiem stał się jedną z najlepiej wyposażonych placówek tego typu na świecie. Czochralski sporą część zdobytego majątku przeznaczył na rozwój polskiego przemysłu chemicznego, który wówczas dynamicznie się rozwijał. Prowadził również działalność społeczną, fundując stypendia i wspierając przedsięwzięcia na polu polskiej kultury. Gdy wybuchła II wojna światowa, Jan Czochralski pozostał w Warszawie. Za przyzwoleniem Niemców utworzył zakład. Badań materiałowych, który współpracował z Niemcami. Ale zakład Czochralskiego zatrudniał wielu ludzi polskiej konspiracji, stanowiąc dla nich dobrą legendę do prowadzonej działalności konspiracyjnej. Jan Czochralski od początku współpracował ze strukturami konspiracyjnymi Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Wywiad Armii Krajowej zlecał mu wiele tajnych działań. Jednym z takich działań było opracowanie ekspertyzy przechwyconych szczątków niemieckiej rakiety V2, które potem razem z ekspertyzą Czochralskiego zostały przekazane do Londynu. Mając szerokie znajomości wśród Niemców, Czochralski w czasie okupacji. Wielokrotnie interweniował w sprawie ludzi aresztowanych i wysłanych do obozów koncentracyjnych, ratując im życie. Był również zaangażowany w organizowanie pomocy Żydom oraz ratowanie polskich zbiorów i kolekcji zniszczonych przez Niemców muzeów i galerii. Po II wojnie światowej Czochralski został oskarżony przez komunistyczne władze o to, że w czasie wojny Kolaborował z Niemcami i został aresztowany. Po czterech miesiącach pobytu w areszcie został jednak zwolniony, a całe śledztwo umorzono. Jednak nad Czochralskim dalej unosił się zarzut współpracy z Niemcami. Z tego powodu Senat Politechniki Warszawskiej odmówił mu powrotu na uczelnię. Czochralski miał wówczas otrzymać propozycję wyjazdu do Austrii, gdzie mógł objąć posadę profesora na wiedeńskiej politechnice. Ale nie przyjął tej propozycji. Prawdopodobnie, gdyby przyjął ją, jego dalsze losy potoczyłyby się zupełnie inaczej. W każdym razie Czochralski opuścił Warszawę i wyjechał do rodzinnej Kcyni gdzie miał drugi dom. Tam założył własne przedsiębiorstwo chemiczne Bion, które produkowało wyroby drogeryjne i kosmetyczne. To właśnie wtedy Czochralski dokonał kolejnych swoich wynalazków. Były wśród nich między innymi płyn do trwałej ondulacji, proszek na katar i wiele para farmaceutyków, z których dzisiaj korzystamy. Jednak na początku lat 50. osobą Jana Czochralskiego zaczęło się znowu interesować UB. Czochralski miał wówczas świadomość, że wcześniej czy później zostanie aresztowany, a jego firma zostanie zlikwidowana. W kwietniu 1953 roku UB wtargnęło do jego willi w Kcyni i zaczęła się rewizja. W trakcie tej rewizji Jan Czochralski doznał ataku serca i kilka dni później zmarł w jednym z poznańskich szpitali. To była wielka strata dla Polski, ale to była jeszcze większa strata dla światowej nauki. Gdyby Czochralski żył kilkanaście lat dłużej, doczekałby ery elektroniki półprzewodnikowej. Zapewne otrzymałby wówczas nagrodę Nobla za swoje wynalazki, które umożliwiły jej rozwój. Zapewne wychowałby wówczas kolejnych potencjalnych Noblistów, ale tak się nie stało. I to jest właśnie część tragedii, jaka nas spotkała w czasach komunistycznej Polski. Osobie Jana Czochralskiego. Poświęciłem swoją uwagę na moim najnowszym audiobooku zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku. Ten audiobook można już nabyć. W następnym moim filmie opowiem Wam o tym, jak Armia Czerwona grabiła Polskę i inne wyzwalane kraje w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, jakie były konsekwencje tej grabieży. Ten film zatytułowałem Haracz za Wyzwolenie. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Wam za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny dziękuję Panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat możecie znaleźć w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.